Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wysłuchajmy, kochani, fragmentu z dzisiejszej Ewangelii, z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią, wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Kochani, te słowa Pan Jezus skierował przede wszystkim do przywódców religijnych swego czasu, do faryzeuszów, do uczonych w piśmie, a więc do przewodników duchowych, więc pewnie gdzieś przez taką analogię bezpośrednio i nam te słowa gdzieś kojarzą się z tymi, którzy dzisiaj są nam dani jako nasi przewodnicy duchowi. Tak, Pan Bóg pragnie, aby byli nimi biskupi, prezbiterzy, pewnie też w jakimś stopniu diakoni, którzy przez też sakrament święceń w tym pierwszym stopniu gdzieś są włączeni w ten stan duchowny. I pewnie bardzo bolesne jest to, kiedy ci, którzy mają być dla nas przewodnikami, gdzieś popadają w słabości, w grzechy, raniąc także innych. I oczywiście możemy tutaj gdzieś poszukać, szukać jakiegoś usprawiedliwiania, że przecież w gronie apostołów również był Judasz, że każdy ma wolną wolę, że ten, który jest powołany, jednocześnie nie jest zdeterminowany do czynienia tylko dobra. No niestety jest to właśnie misterium zła, które dotyka także tych, którzy są bardzo blisko ołtarza. Niemniej zobaczcie, że w dzisiejszej Ewangelii właśnie Pan Jezus jakby daje takie dwa wymiary. Mówi tak, że właśnie niestety część tych przewodników duchowych w swoich uczynkach popełnia złe rzeczy i tego nie mamy naśladować. Ale jednocześnie Pan Jezus nie mówi, znajdźcie sobie jakichś innych przewodników albo nie słuchajcie ich, tylko ogarniajcie się sami, sami się formujcie, gdzieś sami szukajcie swojej drogi ku Panu Bogu. Nie. I to jest pewnie trudne, kiedy gdzieś mimo tego, że widzimy grzechy naszych przewodników, że gdzieś w tym wszystkim jest trudne, żeby jakby być takim wiernym jednocześnie słowom, które są słowami Bożymi, czy też chociażby, no nie wiem, przykładowa sytuacja, iść do spowiedzi do kapłana, który wiemy, że no może jakoś niestety w swoim życiu popada w grzechy, że gdzieś jest osobą, która jakiś prowadzi podwójne życie, bo nieraz i takie sytuacje się zdarzają. I iść do takiego kogoś, właśnie skorzystać z sakramentu, jest po ludzku bardzo trudne. Ale jednocześnie jakby w tych słowach, które mówi Pan Jezus, on podkreśla to, że sakrament jest ważny, że Słowo Boże, które odczytuje ten dany ksiądz, ta Ewangelia, która przechodzi przez jego słowa, ona jest Ewangelią Bożą i Pan Jezus może posłużyć się nawet takim właśnie człowiekiem, który jest grzeszny i to nie zawsze musi umniejszyć wartość tego, co on nam daje. Oczywiście to nie zwalnia nas z tego, abyśmy troszczyli się o także zbawienie tych ludzi. Dosłownie teraz, kiedy nagrywam ten filmik, kilkanaście minut temu rozmawiałem z pewną osobą, która chce założyć margaretkę, a więc taką modlitwę siedmiu osób za kapłana i za takiego księdza, który gdzieś tam ewangelizuje, który posługuje. I taka myśl po raz kolejny, która mi przychodzi, to to, że warto także podejmować oczywiście modlitwę za każdego kapłana, ale często może właśnie warto gdzieś jeszcze bardziej tę naszą modlitwę skierować na tych, którzy gdzieś po ludzku upadają, których grzechy może są nawet publiczne.
Bo zobaczcie, że nieraz bywa tak, że właśnie tą modlitwą otaczani są księża, którym się udaje dzięki łasce Pana Boga jakieś pewne sprawy realizować. I takich kapłanów otaczamy modlitwą, z takimi kapłanami lubimy przebywać, ich słuchać. I to jest też oczywiście jak najbardziej cenne i wartościowe. Natomiast właśnie chyba tym bardziej potrzeba nam modlitwy za tych kapłanów, którzy gdzieś nieraz w swoim życiu mniej lub bardziej świadomie wchodzą w to, co jest takim misterium zła. Też przecież jesteśmy jako księża ludźmi z konkretnych rodzin, też niesiemy w sobie pewien bagaż wyniesiony z domu, czy pewnych zranień także z czasów dzieciństwa, młodości. I to wszystko też może gdzieś być taką podstawą do tego, że nieraz zły duch właśnie w te rzeczy próbuje uderzyć i wykorzystać ku temu później, żeby taki kapłan no, powierzchownie niestety traktował swoje powołanie. Więc właśnie, myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia niech nas sprowokuje do tego, abyśmy obejmowali troską kapłanów. Jak najbardziej niech to nas nie odciąga od bycia w Kościele, w którym jesteśmy dla Jezusa Chrystusa. Niech nas to mobilizuje do tego, abyśmy właśnie o tych kapłanów, tych księży, biskupów także się zatroszczyli przez naszą modlitwę, ale teraz też nie nas, przez po prostu zwyczajne upomnienie braterskie. To też jest wyraz miłości. Przecież wśród uczynków miłosiernych mamy też słowa grzesznych upominać. Więc to jest też bardzo ważne. Natomiast z tej racji, że jesteśmy, drodzy, w tygodniu, w oktawie tych dni uroczystości Wszystkich Świętych, chciałbym bardzo serdecznie też was zaprosić do tego, abyście swoją modlitwą w ramach modlitwy za zmarłych otoczyli kapłanów w czyśćcu cierpiących. Może właśnie jeden z tych odpustów, które możemy uzyskać w tych dniach, bracie, siostro, może ofiaruj za kapłanów w czyśćcu cierpiących. Niech na przykład Maryja też właśnie ten odpust przez swoje ręce skieruje do tych księży, którzy oczekują w czyśćcu na zbawienie. To taka moja prośba też w imieniu właśnie księży, którzy gdzieś tam są po tej drugiej stronie i czekają na zbawienie. Jednocześnie w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii też pragnę podziękować wam za modlitwę za nas, księży, abyśmy nie ustawali w tej drodze. Dziękujemy za każde wyrazy życzliwości i wsparcia. I właśnie niech ta dzisiejsza Ewangelia i nas, księży, i was, drodzy świeccy, którzy to oglądacie, mobilizuje do tej wzajemnej troski, abyśmy nie adorowali naszych grzechów, abyśmy nie tłumaczyli sobie grzechów, nie tłumaczyli sobie właśnie, że tak, a nie inaczej musiałem się zachować, ale niech ta dzisiejsza Ewangelia będzie dla nas takim wyrazem jeszcze albo zachętą do tego, abyśmy jeszcze głębiej w nasze życie duchowe weszli, abyśmy starali się być świętymi, takimi, jakimi chce nas Pan Bóg. Szczęść Boże.